Oto jeden z wycieczkowców Viking Line, dumnie pływający po falach Bałtyku. Zabieram was na pokład i ruszamy w rejs. Zapewne zastanawiacie się, po co wybierać się w rejs wycieczkowcem w środku zimy. Co tu można robić w trakcie i jak wygląda wnętrze statku? Postaram się wam pokazać co nieco na ten temat. Zapraszam. Wchodzę do pustawej jeszcze hali odpraw, a ekscytacja podróżą jest niemalże namacalna. Kiedy pasażerowie wchodzą na pokład, witani przez załogę wycieczkowca, która zawsze dba o komfort podróży. Statek oferuje różne rodzaje kabin, od ekonomicznych po luksusowe apartamenty. Bez względu na wybór, podróż na pewno będzie komfortowa. Spaceruję po statku, podziwiając jego eleganckie wnętrze. Gabriela, zbudowana w 1992 roku, może przewozić do 2400 pasażerów i ma blisko 2400 miejsc do spania w kabinach o różnym standardzie i wielkości. Każdy kąt tego statku odpowiada za jego 30-letnią historię o podróżach i przygodach. Odwiedzam sklep duty free na pokładzie, bo jeśli nie wiecie, to na wodach międzynarodowych nie stosuje się ceł. Z pokładu statku rozpościera się widok na okryty wieczornym mrokiem Sztokholm. Sztokholm powoli znika za horyzontem, a ja zanurzam się w życie na pokładzie. Chodźmy. Potem przechodzimy do restauracji, gdzie kucharze Viking Line serwują dania, które są prawdziwą podróżą kulinarnej przyjemności w świat nowych smaków i klasycznych tradycji. Na pokładzie znajdują się różne restauracje i bary, które oferują szeroki wybór potraw. Wieczór na Gabrieli to czas na relaks i rozrywkę. Na pokładzie znajduje się archipelago spa and sauna, gdzie można zrelaksować się i skorzystać z różnych zabiegów. Są też i baseny. Sala disco z barami tętni życiem. Koncert na żywo dodaje energii, a muzyka wprowadza w rytm nocy. Na pokładzie Gabrieli znajduje się oryginalny program rozrywkowy, który zaspokoi różne gusta. Możesz tańczyć do białego rana, posłuchać solowego wykonawcy na gitarze lub zaśpiewać swoją ulubioną piosenkę na karaoke. Fire!
noc na Gabrieli to też świetny czas na podziwianie nocnego nieba i miasta w tle. Płyniemy przez jeden z najpiękniejszych archipelagów w Europie. Szkoda, że teraz wszystko ukrywa się pod śniegiem i lodem. Zachód słońca nad morzem to widok, który zapiera dech w piersiach. Słońce powoli chowa się za horyzontem, malując niebo w odcieniach czerwieni i pomarańczy. To magiczny moment, który zawsze zostaje w pamięci. Światła miasta migoczą w oddali, a ja delektuję się spokojem nocy na morzu. Słychać tylko chrzęst kruszonego lodu przesuwającego się po kadłubie. Zbliża się czas na zejście z pokładu. Ta zimowa podróż była niezapomnianym doświadczeniem pełnym nowych wrażeń. Gabriela z jej bogatą historią i wyjątkowymi udogodnieniami jest więcej niż tylko statkiem. Jest symbolem niezapomnianych zimowych podróży.